Nastąpiła zmiana w wynikach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Jednak ostatecznie realizacji doczekają się wszystkie zwycięskie projekty. W momencie ogłoszenia wyników podano, że jedną z inwestycji, która zostanie zrealizowana, będzie remont sali gimnastycznej w Niekłończycy. Wnioskodawca innego projektu pod nazwą Oświetlenie ulicy Bursztynowej na odcinku Leśnym zwrócił się jednak do gminy o ponowne sprawdzenie kwalifikacji swojego projektu. Oni zwrócili uwagę na to, że faktycznie całość oświetlenia przebiega nie przez teren miasta, Police, a przez teren sołectwa Siedlice. Więc projekt ten należało zakwalifikować jako projekt sołecki, jako projekt wiejski. Tym samym Bursztynowa wskoczyła na miejsce Niekłończycy, a sołectwo straciło szansę na dostosowanie sali gimnastycznej w budynku nieczynnej szkoły na potrzeby mieszkańców. Jednak ze względu na to, że stan dachu w byłej szkole w Niekłończycy jest fatalny i on wymaga tak naprawdę natychmiastowego remontu. Od razu została zlecona taka doraźna naprawa tego dachu, jednak zresztą nie pierwszy raz, która na długo nie załatwi sprawy. I zlecone zostało opracowanie kosztorysu naprawy całego dachu, bądź jego wymiany. Ten kosztorys opiewa na 190 tysięcy. Projekt dotyczący remontu sali gimnastycznej w Niekłończycy zakładał koszty w kwocie 120 tysięcy złotych. Z kosztorysów, jakie posiada gmina, wynika, że jest to zdecydowanie za mało. Dlatego burmistrz podjął decyzję o tym, aby na realizację całego projektu przeznaczyć kwotę 200 tysięcy i zrealizować go bezpośrednio ze środków pochodzących z budżetu, poza budżetem obywatelskim. Chociaż doszło do nieporozumienia, to w sprawie udało się znaleźć pozytywne rozwiązanie.